Cześć! W tym odcinku poznacie smartwatch Samsung Galaxy Watch 6, czyli tańszy i bardziej minimalistyczny odpowiednik Watch 6 Classic. Jeśli już oglądaliście wideo o wersji Classic, to możecie się mocno nudzić, ale jeśli chcecie mimo to dalej oglądać, chociażby po to, aby zobaczyć lekcji, to rozsiądźcie się wygodnie, bo zaczynamy! Intro! Zanim przejdziemy do szczegółów, przyjrzyjmy się specyfikacji. Samsung Galaxy Watch 6 jest w dwóch wersjach rozmiarów koperty, czyli 40 i 44 mm i każdy z tych rozmiarów ma podział na wersję Bluetooth i LTE. LTE oczywiście polecam osobom, które mają zamiar wykorzystywać eSIM. W tym materiale skupimy się bardziej na wersji 44 mm LTE, a więc zegarek jest bardzo lekki, a jego waga wynosi 33,3 g. Materiały wykonania to armor aluminium, a szkło jest szafirowe. Ekran to Super AMOLED o przekątnej 1,5 cala z maksymalną jasnością wynoszącą 2000 nitów. Zegarek jest napędzany przez najnowszy dwurdzeniowy procesor Exynos W930 z 2 GB pamięci RAM i 16 GB pamięci wewnętrznej. Galaxy Watch 6 jest wodoodporny do 5 atmosfer i ma certyfikat MIL STD810G, co oznacza, że jest odporny na różne warunki atmosferyczne. Pojemność baterii wynosi w tej wersji 425 mAh, a w 40 mm wersji tylko 300 mAh. Pierwsze wrażenie? Zegarek jest do bólu minimalistyczny, a przez to odrobinę zbyt nudny. Jeśli porównamy sobie wygląd poprzedników, to różnicą jest tylko delikatne powiększenie ekranu. Jest to bardziej zegarek sportowo-casualowy, ale już nie pasujący na wyprawę do eleganckiej restauracji. Sprawę ratują tarcze zegarka, które potrafią pięknie się animować i ożywiają nasz zegarek, wyrywając go z przeciętności. Ale trzeba pamiętać, że im więcej akcji na ekranie, czyli animacji, tym bardziej spada poziom naładowania zegarka. Przyciski mają przyjemny skok, na obudowie znajduje się dobrej jakości głośnik i dwa mikrofony. Spód to oczywiście masa czujników, o których porozmawiamy później. Silikonowy pasek wygodnie otacza nadgarstek, a nowy system jego odczepiania od koperty jest bardzo wygodny, bo wystarczy wcisnąć metalowy przycisk, aby zwolnić blokadę. Jest to tylko trochę trudne, gdy macie świeżo obcięte paznokcie. Paski są 20 mm, więc możemy je sobie dowolnie wymieniać, bawiąc się designem. W szóstej generacji Watcha zwiększeniu, co prawda niewielkiemu, ale jednak uległ ekran. Kolory są tak żywe, że aż chciałoby się je zjeść. Rozdzielczość wynosi w pełni satysfakcjonujące 480x480 pikseli, dzięki czemu obraz jest bardzo ostry. Maksymalna jasność wynosi teraz 2000 nitów, co robi wrażenie, ale oprócz większej prądożerności nie bardzo się przydaje. Moim zdaniem 1000 nitów jak u poprzednika było totalnie wystarczające. Jeszcze co do ekranu, w Galaxy Watch 6, czyli zwykłej wersji, nie mamy kołnierza ochronnego i ekran chroni jedynie szkło szafirowe, które na bank kiedyś złapie rysy, więc po zakupie zegarka polecam zakupienie folii ochronnej, aby zachować jego estetyczny wygląd. W kwestii bezela jest tylko wirtualny, który musimy uruchomić sami, bo z defaultu jest to wyłączona funkcja. Fizyczny bezel jest oczywiście fajniejszym bajerem, ale znajdziecie go dopiero w wersji Classic. Samsung Galaxy Watch 6 działa na googlowskim systemie operacyjnym Wear OS z samsungową nakładką. Oprogramowanie jest bardzo intuicyjne i rozbudowane. Synchronizacja z telefonem Samsung jest błyskawiczna, a aplikacja Samsung Wearable sprawia, że zarządzanie zegarkiem jest dziecinnie proste. Zegarek oferuje szeroki wybór preinstalowanych aplikacji i daje dostęp do Google Play, jeśli chcecie zainstalować więcej. Jeżeli przerzucacie się z poprzedniego zegarka, to można jego zawartość zbackupować w chmurze i łatwo wgrać na nowy model. Samsung Galaxy Watch 6 oferuje nam prowadzenie rozmów jak przez telefon i działa to bardzo dobrze, o ile nie jesteśmy w głośnym miejscu. Jeśli jednak przyjdzie Wam odebrać połączenie przy ruchliwej ulicy, to pomocą mogą posłużyć słuchawki Bluetooth, jeśli takie posiadacie. Oczywiście najlepiej Samsungowe, bo zegarek ma dedykowaną aplikację do zarządzania batsami. To co jest fajne w tym zegarku to dokładna mapa wyświetlana w nawigacji. Zegarek korzysta z map googlowskich i nie tylko pokazuje gdzie mam się kierować, czy prosto, czy w prawo, czy w lewo, ale też pozwala wyświetlić dokładną trasę naszej drogi, co ułatwia poruszanie się w nieznanym terenie. Funkcje sportowe to mocna strona serii Galaxy Watch 6. Aplikacja Samsung Fitness dostarcza mnóstwo użytecznych informacji i wskazówek treningowych.
Po treningu zegarek prezentuje rozbudowany ekran z tempem, spalonymi kaloriami i innymi statystykami. Do wyboru mamy kilkadziesiąt dyscyplin sportowych, których z edycji na edycję jest coraz więcej, więc możemy precyzyjnie śledzić nasz trening. Nowością są spersonalizowane strefy tętna, przez co zegarek podpowiada nam, w jakim tempie mamy prowadzić trening, aby utrzymywać się w wybranej strefie tętna. Jeśli śledzicie swoje trasy biegania czy rowerowe, to pod ręką jest precyzyjna nawigacja GPS. Natomiast trzeba pamiętać, że długa, na przykład kilkugodzinna aktywność treningowa potrafi zjeść połowę baterii zegarka. W tym modelu, podobnie jak w wersji Classic, pojawia się problem przy mocniejszym zginaniu nadgarstka, bo możemy wtedy przypadkiem nacisnąć boczny przycisk i zatrzymać rejestr treningu. Ktoś w komentarzu polecił na czas treningu przerzucić zegarek na drugą rękę, co jest jakimś rozwiązaniem, chociaż trochę upierdliwym. I płynnie przechodzimy właśnie do żywotności baterii. Zegarek wytrzymuje 2 dni na jednym ładowaniu, co jest zgodne z obietnicami producenta, natomiast to wciąż odrobinę za mało. Tak naprawdę to wymaga włączenia w sobie takiej systematyczności. Typu, ok, codziennie w jakiejś porze wrzucam zegarek do ładowania na jakieś 30 minut i to załatwia problem. Jeśli nie wyrobicie sobie takiego nawyku, to najpewniej zegarek po 2 miesiącach używania zacznie się kurzyć na szafce, bo nie będzie się Wam chciało z niego korzystać i wiecznie pamiętać o ładowaniu. Ładowanie oczywiście odbywa się za sprawą indukcji. W zestawie mamy odpowiedni kabel z tacką ładującą, ale bez samej ładowarki. A ładowanie od 0 do 100% trwa około 1,5 godziny. Samsung Galaxy Watch 6 jest sporym wsparciem, jeśli chodzi o sprawdzanie naszych parametrów zdrowotnych. Cała armia czujników odpowiada za sprawdzanie pulsu, ciśnienia. O ile kalibrujemy zegarkowy ciśnieniomierz z takim prawdziwym, smartwatch robi też nam EKG i poinformuje nas, jeśli wykryje zaburzoną pracę naszego serca. Poza tym sprawdzi nasze BMI, czyli pokaże nam, czy jesteśmy otyli, jeśli nie mamy lustra w domu. A tak na serio, to mierzenie poziomu tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej działa tu bardzo dobrze, bo pomiary są mocno zbliżone do tych pokazywanych przez profesjonalne maszyny na siłowni. Więc fajna funkcja dla osób śledzących swój progres na siłowni, czy ogólnie w sportach i diecie. Zegarek sprawdza też poziom natlenienia krwi, co na przykład jest istotne, gdy borkamy się z problemem bezdechu nocnego. W tym sensie, że zegarek może nam wskazać, że mamy właśnie taki problem. W kwestii śledzenia snu Samsung jak zawsze staje na wysokości zadania, bo jest ona bardzo dokładna. Zegarek bardzo szybko wyłapuje moment, w którym zasypiamy, dlatego trafnie potrafi też wyłapać nasze drzemki. Rejestrowaniu poddawane są poszczególne fazy snu. Na pokładzie mamy też trenera snu, który pomaga nam osiągnąć, jakby to nazwać, lepszy komfort snu. Pomiary są dokładne i nawet na własnej skórze czuję, jaki wpływ na mój nastrój i późniejszy rytm dnia mają niedobory snu głębokiego, co potwierdzają mi statystyki w zegarku, więc we współpracy z Watch 6 walczę o to, aby mieć jak najdłuższą fazę snu głębokiego. Rejestracji poddawane są też takie rzeczy jak chrapanie podczas snu, natlenienie krwi i temperatura skóry. Jeszcze nie mamy dostępnej funkcji mierzenia temperatury ciała, bo producenta ogranicza w tym zakresie biurokracja. Ale kiedyś na pewno się doczekamy i będzie to ciekawy dodatek w tym gadżecie. Ok, czas na zalety i wady smartwatcha Samsung Galaxy Watch 6. Zaczynam od zalet, a są to wytrzymała obudowa i szafirowe szkło, łatwo odpinane wymienne paski, bardzo dobry ekran AMOLEDowy, oprogramowanie Wear OS i wszelkie jego dobrodziejstwa, rozbudowane śledzenie parametrów zdrowotnych, dokładny rejestr snu, dobra wydajność, masa dyscyplin sportowych, cena, którą możecie sprawdzić klikając w link w opisie odcinka. Pora teraz na wady, a są to zbyt nudny design, ekran narażony na zarysowania, czas pracy, który jest dosyć krótki na jednym ładowaniu i w zasadzie to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Jeśli spodobał się Wam ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych recenzji. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!